Cześć, nagrywam ten film, ponieważ mnie proszono, jak znajdują kolorowy geoportal. No rzeczywiście to może nie jest dla początkującego takie proste. Ja sobie czasami go dodaję zupełnie z zewnątrz, z poziomu na przykład portalu branżowego, ale myślę, że albo to fotomapę, to już wszystko jedno. Myślę, że dla osoby początkującej jednak najłatwiej będzie po prostu włączyć wszystkie funkcje geoportalu. Po prostu wchodzimy w geoportal tutaj, z głównej strony. Geoportal się długo ładuje, trzeba mieć cierpliwość. To nie jest wina złego internetu, to jest wina przede wszystkim serwerów. Czasami jest tak, że ono tak to wisi. Bywają często awarie, więc nie ma co się przejmować, że akurat chwilowo nie działa. I teraz tak, co mamy, co widzimy? Widzimy mapę Polski, którą możemy normalnie myszą sobie zoomować rolką. To chodzi teraz o wiele szybciej niż kiedyś, więc tak jest lepiej. Mamy tutaj przykładowy Radom. To, co widzimy, to jest podkład taki cyfrowy, który się przydaje po prostu do znalezienia miejscowości, ale możemy go wyłączyć i włączać do dowolne warstwy. Czyli mamy tutaj taki, jakby to powiedzieć, panel, w którym możemy bardzo dużo rzeczy oglądać. Możemy granice działek, możemy dołączać warstwy archeologiczne, możemy oglądać warstwę lidaru, czyli takiej rzeźby terenu. Możemy też włączyć hipsometrię, która nam pokaże lokalne różnice w terenie. I zobaczmy, jak to wygląda. Na razie powyłączamy sobie większość rzeczy, które nas nie interesują. Rzeźbę na razie zostawiamy, ale ona jest niewłączona jeszcze. Skorowice, dane specjalistyczne i dane topograficzne. Teraz mamy pusto, prawda? Włączamy tu, włączamy numeryczny ten. Mamy wyznaczenie wysokości i teraz sobie włączamy WTMS, cieniowanie. Czekamy. Mamy nasz lidar czarno-biały. Teraz mamy jeszcze hipsometrię. Hipsometrię mamy na przykład taką, czyli po prostu taką ogólną nad poziom morza, ale mamy też taką. Tak? Mamy też taką. I teraz trzeba poczekać znowu, bo ona się ładuje. Będziemy czekać, to właśnie niestety trwa, czasami się w ogóle nie chce załadować. Może później dogram film, jak będzie się ładować cała, bo jak widzimy, trochę wisi. Niestety nic na to nie można poradzić. Lepiej korzystać z tego wieczorem albo w nocy, bo wtedy lepiej działa. Za dnia zbyt wiele ludzi z niego korzysta i wtedy widzimy, jak to wygląda. No dobra, wreszcie się załadował. Dzisiaj to strasznie wolno chodzi. Czyli tak, spróbujmy jeszcze raz sobie podkreślić. Włączamy ten numeryczny model, on jest zazwyczaj domyślnie włączony. I tak, wyznaczanie wysokości powinno być, cieniowanie i hipsometria WMS. Tu WMTMS, a tu WMS. Możemy też tu włączyć, zamiast tego wtedy będziemy mieli tak jakby stałe kolory nad poziom morza, ale nie będziemy widzieć drobnych różnic terenu, więc z poziomu nizin jest to funkcja całkowicie bezużyteczna, natomiast przydaje się w terenach górzystych. Szybciej się ładuje po prostu. Ona jest cały czas, zobaczcie, oto wszystko jest zielone, czyli jest tak naprawdę na terenie zalewowym i tutaj mogła się wdzierać woda, przelewać 100 razy. Ja szczerze powiedziawszy bardzo wątpię, żeby to grodzisko przetrwało przez 1000 lat bez jakiejś odbudowy, nadbudowy. Może to jest w ogóle nie grodzisko, tylko jakiś fundament od wieży na przykład. Może tu był jakiś zamek wcześniej. Zobaczmy, spróbujmy to prześledzić. Znowu niestety na tym włącza się ewidencja, ale to nic. Można szybko wyłączyć. Co my tutaj mamy? Mamy na przykład takie coś, tak? Mamy takie coś, znowu takie coś, znowu takie coś. Więc niewykluczone, że tu mogła być jakaś gwiazda. O, na przykład zobaczcie, tu idzie ulica, bo ulice lubiły chodzić po otaczających, wokół gwiazdy po prostu. Więc jeżeli gwiazda była zmyta, to ulice też powinny się zmyć, jakby zniknąć. No ale czy jesteśmy w stanie czegoś tutaj się dokopać? Ja nie wiem.
To jest właśnie zadanie do archeologów, ale archeolodzy nie robią takich rzeczy, dlatego że jeżeli uzna się jakiś fragment za grodzisko, to potem już nie można mówić, że to jest fragment bastionu. Po prostu kłamstwo wyjdzie jak na dłoni. A archeolodzy bardzo, bardzo nie lubią, jak wiecie, wycofywać się ze swoich wersji i dlatego na przykład teraz mamy w polskiej archeologii taki impas, kiedy już nawet archeolodzy widzą, że po prostu się wszyscy z nich śmieją na zachodzie, bo po prostu nie da się utrzymać tej wersji, którą sobie wymyślili po wojnie. No po prostu się nie da, z której strony byśmy tego nie patrzyli. Nie ma na to żadnych nawet dowodów kopalnych za bardzo. A te dowody, które się w kopalne robi, no to są na siłę przypisywane, a to scytom, a to celtom, no po prostu wszystko. Ale oczywiście, kiedy się patrzy na to w inny sposób, no to nie ma szans, żeby to było przypisywane kulturowo celtom, bo nagle się znajduje na przykład wioskę, gdzie jednocześnie byli celtowie, scytowie, Grecy i Rzymianie. No nie ma szans, tak? Nie ma szans. Dlatego się raczej nie robi teraz jednej wielkiej, spójnej wersji prahistorii Polski, tylko się dłubie takie pojedyncze badania. Tu się zbada grodzisko, tu się zbada kurhanik, tu się zbada jakieś tajemnicze piwnice i się jakieś głupie wnioski wyciąga. Jeden nie dyskutuje z drugim i w efekcie mamy bałagan taki, jak był wcześniej, a wydaje mi się, że oni już wiedzą, że nikt im nie wierzy i tylko po prostu starają się jeszcze dorobić karierę, no bo za coś pensję muszą dostać, tak, i jakieś granty dostają i to jest wszystko. Nikt nawet już nie próbuje specjalnie szukać logiki w tym, co jest w badaniach. No tak jak ostatnio pokazywałam, że uznano, że grodzisko jest scytyjskie na podstawie greckich amfor i grotów, strzał, które równie dobrze mogłyby być uznane za celtyckie, więc ja nawet nie wiem do końca, dlaczego tak zrobiono. To widocznie ktoś stwierdził, że Celtów, już nie da się po prostu kłamać, że Celtowie zabrnęli tak daleko, więc wymyślono, że teraz to będą Scytowie i to wszystko. Także dziękuję za słuchanie i zapraszam na następne filmy.